w jedno pojęcie zespolone pogańską doktryną nieśmiertelności duszy. Tym sposobem termin piekło począł oznaczać miejsce pobytu zmarłych, Szeol lub Hades, szatanów, Tartaros oraz wiecznych mąk Gehenna. W doktrynie wiecznych mąk nie można dopatrzeć się ani prawdy ewangelicznej, ani jej ducha. Książę świata tego napełniony jest niewymowną radością, gdy teolodzy i kaznodzieje chrześcijańscy głoszą nauki o Bogu torturującym swe nieszczęsne ofiary, niekończącym się nigdy ogniem potępienia, któremu jęk i cierpienia nieszczęśliwców sprawiają przyjemność. Z drugiej strony z zadowoleniem przysłuchuje się trzeźwym wywodom niewierzących, którzy na tej podstawie poddają wątpliwość wartość religii w ogóle, a nawet kwestię istnienia Boga. Prawdę zdają się zawierać słowa księdza Jana Messliera w dziele tak, pod tytułem Testament na temat wiecznych mąk. Nie ma wrażliwego człowieka, który by nie był poruszony i wzburzony na samo opowiadanie o mękach zadawanych największemu, nawet złoczyńcy, lecz daremne albo bezpodstawne okrucieństwo oburza jeszcze mocniej. Najbardziej żądni krwi tyrani, tacy jak Kaligula, Neron lub Domicjan, męcząc swe ofiary i urągając ich cierpieniom, mieli ku temu przynajmniej jakieś powody. Było to własne ich bezpieczeństwo. Szaleńcza żądza zemsty, zamiar przerażenia ludzi mrożącymi krew w żyłach przykładami, wywołana próżnością, chęć okazania swej potęgi lub pragnienie zaspokojenia barbarzyńskiej ciekawości. Czyż Bóg może działać z tych powodów? Kary pozagrobowe nie są pożyteczne dla żywych, którzy nie mogą ich widzieć. Nie są również pożyteczne dla potępionych, skoro nie mogą nawrócić się w piekle i skoro minęły czasy litości. Dziwić się należy, że Kościół nadal głosi tę ponurą i z gruntu rzeczy fałszywą naukę o wiecznych mękach piekielnych, mimo iż dawno minęły czasy średniowiecznej ciemnoty. Bóg jest miłością, naucza Biblia, a kto trwa w miłości, w Bogu mieszka i Bóg mieszka w nim. W tym miłość skierowana ku nam dochodzi do szczytu, że możemy mieć pełną ufność na dzień sądu. Nie ma bojaźni w miłości, doskonała miłość wypędza bojaźń, gdyż bojaźń sprawia udrękę. Dla strwożonych i lękających się piekielnych lub czyśćcowych cierpień dusz jedynym lekarstwem jest poznanie wspaniałej prawdy o miłości Bożej, której możemy mieć pełną ufność na dzień sądu. Dlaczego wyznawcy potwornych nauk o wiecznych mękach podważających autorytet miłościwego, choć sprawiedliwego Boga, nie dociekają ich prawdziwości? Czyż nie jest zaskakującym fakt, że pojęcie wiecznych cierpień zawiera w sobie element okrucieństwa i sadyzmu, co nie odpowiada istocie Bożej? Skoro już niepoprawnych przestępców naruszających istniejący we wszechświecie porządek moralny ma spotkać zasłużona kara, będąca w myśl zasad obiektywnej sprawiedliwości Bożej zjawiskiem słusznym, to dlaczego karą to nie może być humanitarna jej postać przez unicestwienie, lecz wieczne tortury i męki? U podstaw planu zbawienia leży idea przywrócenia zakłóconego przez grzech porządku do stanu pierwotnego, gdyż zło nie ma racji bytu we wszechświecie, ale nastąpi do bezdrani, sadyzmu i okrucieństwa wiekuistych mąk. Bóg nienawidzi grzechu, lecz kocha grzesznika w sposób niepojęty dla ludzkiego umysłu. O bezgranicznej miłości Bożej świadczy najdobitniej krzyżowa ofiara Chrystusa. Bóg wyszedł ubadłemu człowiekowi na spotkanie, wydając Syna swego, aby każdy, kto w jej wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Przed każdym człowiekiem otwarta została droga życia i śmierci. Czyż nie należałoby obrać drogi życia wiodącej w przybytki szczęśliwej i nieprzemijającej wieczności? Dziękuję.